Trwa kontrola statku towarowego, podczas której funkcjonariusze przy pomocy psa służbowego znajdują papierosy. Papierosy zostały odnalezione w części należącej do kapitana statku. Captain, you declare this cigarette? No declare. Poza papierosami pies wskazał również sejf ukryty w szafie. Mało kto o tym wie, że posiadamy w Krajowej Administracji Skarbowej psy, które wykrywają walutę. There is some cash inside. Yeah, only cash. Papierosy jedna rzecz, natomiast tu jest bardzo duża ilość waluty w sejfie, Poli to znalazła. Chcielibyśmy zobaczyć dokumenty. Could you show us declaration of cash? Każdy obywatel może przywieźć do Polski równowartość 10 tysięcy euro. To znacznie przekracza dopuszczalną normę. W związku z tym wymagane jest zgłoszenie. Kapitan zgłosił teraz zgłoszenie przywozu wartości dewizowych znajdujących się w kasie statku. Sprawdzamy ilość zadeklarowanej przez kapitana gotówki ze stanem faktycznym. W tym celu kapitan dokonuje ponownie całościowego przeliczenia dostępnych tutaj pieniędzy. Okej. Po przeliczeniu ilości odpowiadają temu, co znaleźliśmy w kasie pancernej. Także dla mnie te pieniążki są czyste. To na razie to zabieramy. Zobaczymy, jak to będzie rozwój akcji. Poli, w tej chwili przeszukujemy kolejną kajutę zwykłego marynarza. Zaraz zobaczymy. Herbata jaśminowa, oryginalna chińska. I oczywiście jakieś produkty żywnościowe, jak to kawa, proszek do prania. Jakby ktoś powiedział, mydło, widło i powidło. Generalnie możemy uznać, że w tym pomieszczeniu jest czysto, nie ma żadnych substancji, które by nas interesowały. Teraz zejdziemy do magazynku bundowego, w którym na czas pobytu w porcie powinny być schowane wszystkie zasoby akcyzowe. Statek może korzystać z tych zasobów po wyjściu za 12 mile danego kraju. Kapitan zadeklarował 305 rakiet oraz kilkanaście butelek whisky. Mamy 50, tu mamy 100, 150, 200. Okej, okay, gra, korekt. Wszystko się zgadza, jest 305, tyle co deklarowali. Chief, your cabin. You have any cigarettes? Yeah, only one? No, three. Oh, cheese.